Namaste, daj się radę. Dzisiaj posłuchasz o trzech rzeczach. Czym jest krowa w Indiach, o pojawieniu się Siamakundy oraz opowiem o tym, czym jest bhajan. To jest podcast Bhakti Kwadrans. Kim jest krowa w Indiach? Zanim przedstawię kolejną rozrywkę, chciałbym wyjaśnić pewne wątpliwości, które mogą pojawić się w związku z poprzednio opisanymi zdarzeniami, czyli z zabiciem demona Rishi w postaci byka. Jak wiemy, w Indiach krowa i byk to istoty obdarzone czcią jako symbole religijne i święta krowa i szlachetny byk wyznaczają wręcz podstawy ludzkiej kultury. Może zatem kogoś dziwić fakt, że Bóg, Bhagavan Shri Krishna zabija byka. Taka sytuacja okazuje się jednak szczególna, ponieważ sam Pan oznajmia w Bhagavad Gicie w 4 rozdziale, 7 wersecie, że pojawia się na ziemi, aby zwalczać adharmę, czyli niereligijność, i ponownie wprowadzać zasady religijne. Yada yada dhidharmasya glanirbhavati bharata adbhutyathanam adharmasya tadatmatnanam shrayam aham. Pan Bhagavan Shri Krishna powiedział: o Arjuno, jeśli tylko zanika religijność, dochodzi do upadku czy też wypaczenia zasad religijnych, osobiście wstępują na ziemię, żeby na nowo zapropagować religię, czyli dharmę. Innymi słowy, musimy pamiętać, że okropny Arishta nie był tak naprawdę bykiem, lecz joginem, przyjacielem Kamsy, który przybrał postać byka z zamiarem oszukania Vrajavasi i zabicia Boga. Podobnie jak inne demony, Arishta żył jedynie po to, żeby odrzucać, walczyć i niszczyć Najwyższego Pana. Krishna unicestwił więc faktycznie uosobienie niereligijności, a nie byka. Cała ta historia stanowiła rodzaj przedstawienia, w którym aktorzy nałożyli kostiumy w celu ukazania postaci pewnego dramatu. Zatem przejdźmy do następnego tematu, którym jest pojawienie się Siamakundy. Rankiem, na długo przed zabiciem demona, Krishna zaprosił wspaniałe kobiety z Vraży na celebrowanie tańca rasa. W ramach rasa lili Pan ujawnia kwintesencję religii, rozkoszując się transcendentną miłością małżeńską gopi, nazywaną premą. Jedynie najbardziej religijni, najbardziej czyści i najmniej egoistyczni wielbiciele mogą uczestniczyć w spełnianiu każdego życzenia, każdej zachcianki Kryszny. Gdy wirują i obracają się we wspólnej rozkoszy w kręgu boskiej miłości tańca rasa. Jednak zanim Kryszna wykonał taniec rasa, musiał usunąć przeszkodę, jaką była niereligijność. Zabicie demona w formie byka uosabia destrukcję najgorszych grzechów i niereligijności udającej prawdziwą religię. Po śmierci demona Krishna mógł przejawić najwyższy poziom religii poprzez wykonanie tańca rasa z gopi, czyli osobami, które najbardziej kochają Boga. Te proste, młode kobiety, dziewczęta z Vraży, atrakcyjnie ubrane, o czystym sercu i pasące zwierzęta, pragną jedynie zadowolić Krishnę każdym słowem, myślą, uczuciem, gestem i ruchem. Rozważmy teraz drugą rozrywkę. Choć Krishna usunął problemy spowodowane przez demona i chciał rozpocząć taniec rasa, pojawił się następny kłopot. Ukochane gopi Krishny wystąpiły przeciwko niemu i żądały zadośćuczynienia za zabicie demona. Powyższą historię przekazał nam w komentarzu do wersetu 10 pieśni Śrimad Bhagavatam, 36 rozdziale, 16 wersecie Śrila Vishvanatha Chakravarti Bhat. Ten wybitny Gaudiya Rasika Acharya cytuje 20 wersetów z Puran, aby wyjawić początki Siamakundy i Radhakundy. W środku nocy gopi usłyszały magiczne melodie Murariego Shyamy i wszystkie wybiegły na spotkanie z ukochanym. Po drodze mówiły do siebie nawzajem: Nanda Nandana popełnił grzech, skoro zabił tego byka, a według pism świętych zwykłych ludzi również dotykają reakcje grzechów króla. Będziemy więc cierpieć z powodu grzechu Kryszny, ponieważ on jest synem naszego króla Nandy. Musimy poradzić się mądrej joginki Bhagavati Purnamasi, jak powinno wyglądać zadośćuczynienie.
Piękne dziewczęta spotkały się ze Śyamasundarem i doszło wówczas do żartobliwej rozmowy. Radha oznajmiła: O Kryszno, nie dotykaj nas, zabójco byka. Śyamasundar odpowiedział: Niemądre gopi, tak naprawdę to nie był żaden byk, lecz ukryty demon, który pojawił się, aby wyrządzić krzywdę w Rajavasi. Radha jednak trwała przy swoim zdaniu. O Kryszno, nawet jeśli Arishta był strasznym demonem, miał postać byka, musisz odpokutować za grzech uśmiercenia takiego zwierzęcia. Podobnie uczynił pan Indra po zabiciu Brahmina w formie demona o imieniu Vritrasura. Siama nie potrafił już odpowiedzieć na argument Radhy, opuścił lotosową twarz zawstydzony i z pokorą spytał Radhę: Jeśli popełniłem błąd, co mogę zrobić jako zadośćuczynienie? Wtedy Radha oświadczyła: Purnamasi i Gargi wyjaśniły, że jedynym sposobem oczyszczenia się z tego okropnego grzechu jest wzięcie kąpieli w każdym świętym miejscu trzech światów. Gdy Kryszna usłyszał o takim dość rygorystycznym procesie odkupienia, przestał być pokorny i stwierdził odważnie: Ha! Dlaczego miałbym wędrować przez cały świat i kąpać się w każdym świętym miejscu? Spójrzcie, zgromadzę je wszystkie tutaj przed twoimi oczami i wykąp się w nich za mnie. Jednocześnie pan Mukunda uderzył lewą piętą ziemię. I nagle pojawiła się woda rzeki Bhagavati. Kryszna zaś z dumą oznajmił: O gopi, popatrzcie, to święta woda rzeki Bhagavati, pochodząca z obszaru Patali. Następnie Kryszna rzekł: A teraz, o święte miejsca, proszę, abyście się tu wszystkie pojawiły. Tuż po tych słowach przed Kryszną można było zobaczyć przywołane przez niego obszary. Potem Kryszna zwrócił się znów do gopi: O Radho, zobaczcie, wszystkie święte miejsca pojawiły się we Wradży. Ale Radha odpowiedziała: O czym ty mówisz? Nie widzimy żadnych świętych miejsc. Wówczas poszczególne święte miejsca złożyły pokornie swoje dłonie przed Panem i przemówiły: Jestem słonym oceanem. Jestem oceanem mleka. Jestem Amarą Dirgikką. Jestem rzeką Soną. Jestem rzeką Sindhu. Jestem rzeką Tamprapandni. Jestem rzeką Sarasvati. Jestem świętym miejscem Pushkara. Jesteśmy rzekami Godavari, Yamuną, Rewą oraz Triveni w Prajak. Kryszna wykąpał się we wszystkich świętych wodach, które przywołał, i dzięki tej rozrywce ukazał najbardziej święte i tajemne miejsce we wszechświecie, znane obecnie jako Siamakunda. I w ten sposób kończy się historia rozrywki o pojawieniu się Siamakundy. Bhakti Kwadrans. Radhe 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 Sham Sri Radhe 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 Govinda Radhe Radhe. Zastanówmy się, czym jest bhajan. Bhajan jest słowem często używanym w rozmowach pomiędzy, czy w takim slangu gaudiowisznuickim. Ma w zasadzie dwa znaczenia. Jednym jest śpiewanie mantry w formie siedzącej, to jest taki powszechne znaczenie tego słowa, ale tak naprawdę w tradycyjnych liniach słowa bhajan używa się w innym sensie, w innym kontekście, i o tym kontekście chciałbym teraz opowiedzieć. Festiwale i ceremonie to zazwyczaj zewnętrzne zwyczaje ludowe. Cokolwiek spożywa miejscowa ludność, jedzą to również bóstwa, czyli roti, czapaty we Wradży, ryż Bengalu, pizzę we Włoszech czy tortille w Meksyku. Można by zapytać, czy to oznacza, że, ponieważ tak jest, czy to oznacza, że dharma odeszła? Nie, dharma jest nienaruszalna. Cokolwiek robię, wynika z porządku mojej religii. Zatem czym jest bhajan? Cel tego bhajanu jest jeden, jest nim Kryszna. Pan objawia się swoim bhaktom zgodnie ze sposobem, w jaki go kochają. Zatem dharma jest jedna, ale można się nią delektować i doświadczać jej na różne sposoby. To tak jak, że jest ta sama substancja, ale ona przybiera różne kształty. I tym właśnie jest bhajan. Dlatego nie ma potrzeby biegania pomiędzy tymi wszystkimi zewnętrznymi ceremoniami. Można by powiedzieć, że toczący się kamień nie zbiera mchu. Tak. Ale zasadniczo to, co powinniśmy robić, to powinniśmy trwać w medytacji i wykonywać bhajan. Czyli właśnie bhajan jest słowem, które określa wewnętrzną praktykę medytacji.
Ponieważ w bhajanie jest rasa, transcendentalny nektar, a w naszych ciałach jest tak wiele zmysłów, jest tak wiele, tak jak wiele drzew jest w ogrodzie i wszystkie muszą być unieruchomione w jednym miejscu. I wtedy można wejść w głębię znaczenia medytacji. W Chaitanya Charitamrite jest powiedziane: Mahabhagavata, zaawansowany bhakta, z pewnością widzi wszystko ruchome i nieruchome, ale nie dostrzega dokładnie ich form. Raczej wszędzie natychmiast widzi manifestację formy najwyższego Pana. Taki najwyższy, zaawansowany bhakta, Uttama Adhikari, nie widzi ruchomych i nieruchomych obiektów tego świata, gdziekolwiek się nie udają. Mówi tylko o formie Kryszny. Ponieważ świat jest pełen Kryszny, trzeba po prostu skupić się na tym, na nim, na Krysznie. Usiądź więc na kolanach Durgi i nazywaj, i wzywaj Syamę. Czyli inaczej, bądź zaangażowany w swoje materialne życie i jednocześnie myśl o Krysznie. Jeśli to zrobisz, po co zawracać sobie głowę bieganiem po całym świecie, odwiedzanie festiwali, świętych miejsc, świątyń? Mahaprabhu powiedział do Raghunatha Dasa Goswamiego: Antare vairagya koho baire loko vaivahara. Czyli bądź wewnętrznie wyrzeczony, ale na zewnątrz zachowuj się jak zwykły człowiek. Wyrzeczenie się jest sprawą wewnętrzną, a nie publicznym pokazem. Między różnymi bhaktami mogą istnieć zewnętrzne różnice kulturowe, ale bhajan, czyli wewnętrzna medytacja, jest jedna. Bhajan posiada rasę, transcendentalny smak. Gdyby tak się nie stało, kto by to praktykował? Bhajan we Vrindavanie jest pełen rasy. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam Mudhamate. Kto to powiedział? Największy Jnani. Dlatego możesz być Jnanim, Joginem, kimkolwiek, ale czci Govindę. Spójrzcie na Mauni Babę, jogina, który mieszkał blisko sadu Baby w Prachen Mayapur. Jest joginem, ale wielpi Govindę. Wieczorem, podczas arati, dmie się w kąchy i bije w dzwony, a on w tym czasie składał pokłony Govindzie. Wszechświat jest piękny, wszystko jest piękne, ponieważ leży na kolanach Pana. Świat jest schronieniem Pana, świątynią Pana. Usiądź tutaj, w tym miejscu i oddaj cześć Govindzie. Gdyby nie było tego świata, nie byłoby Anandy, przyjemności. Usiądź w świątyni tego świata i oddaj cześć Govindzie. Jak piękny jest ten świat z jego 6 porami roku i różnorodnością owoców. Po prostu zawsze praktykuj bhajan, medytuj o Govindzie. Świat jest piękny, ale niektórzy samolubni, niewykształceni ludzie tylko go psują. Śpiewamy często że Bhavananda, Samananda Roy tańczy w kirtanie ze swoimi 5 synami, a Shivananda Sen tańczy w kirtanie ze swoimi 3 synami. Czyli inaczej możemy zrozumieć, że można być człowiekiem rodzinnym, a mimo to w pełni uczestniczyć w istocie życia, w oddaniu, w czystej, świętej miłości. Po prostu sami sprawiamy, czy ten piękny świat jest brzydki. I zależy to od nas. Czym zatem jest bhajan? Postępowy, chcący uzyskać postęp, praktykujący, musi przestrzegać zasad i je wykonywać w miarę możliwości. Praktykować różne, używać różne przedmioty i wykonywać różne ceremonie oddania. Ale Narad Tam Thakur Mahashay mówi: kiedy oddanie jest niedojrzałe, nazywa się sadhaną, czyli praktyką, a kiedy jest dojrzałe, nazywane jest premą bhakti, czyli oddaniem z miłości. Na początku praktykujący musi wykonywać te czynności i ceremonie, które są zalecane w pismach i przez świętych nauczycieli, ale później, gdy jego oddanie dojrzeje, stopniowo dojdzie do prema bhakti, a stan zewnętrzny i wewnętrzny praktykującego stanie się identyczny, spójny, zjednoczony ze sobą. Praktykujący zostanie następnie skąpany we łzach oddania i miłości i nie będzie już więcej czasu na pójście do Yamuny. Sarvatna snapanna vijayate. W następnym odcinku posłuchasz o tym, jak pojawiła się Radha Kunda. Hari Om Tat Sat i Jai Jai Shri Radhe. Radhe Govinda, Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Radhe, Radhe Govinda, Radhe Radhe. Radhe Govinda, Radhe Radhe Radhe, Govinda Radhe Radhe, Radhe Radhe Radhe.
Govinda Radhe 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 Sham Sri Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Sham Sri Radhe 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 Govinda Radhe Radhe